Witam, mówi do Was Kapelusznik. Zapraszam Was na pierwsze, bardziej szczegółowe omówienie rozdziału One Piece z mojej strony. Przy produkcji pomaga oczywiście Dester, sam film postanowię podzielić na kilka faz i zobaczymy jak to wyjdzie. Także bez przedłużania dajcie suba, łapkę, wszystkie linki w opisie i zaczynamy. Rozdział zaczynamy od wszechmocnego Usoppa na okładce, który jak zwykle opowiada swoje zmyślone historie w redakcji, gdzie pracują zwierzęta. Oczywiście Oda wprost naprowadza, że to są jedne wielkie bzdury, to sugeruje kartka widoczna nad Usoppem. Sam rozdział zaczynamy od komediowych scenek z Momo, który traci nabytą powagę z poprzedniego rozdziału i znowu w oczach staje się tym samym ośmiolatkiem, którym był. Swoją drogą dostajemy bardzo fajny żart sytuacyjny, gdzie przyszły szogun jest zaskoczony, iż potrafi latać. Natomiast ze strachu od razu zamknął oczy. Gdy zaczyna się przebijać przez wszystkie piętra na wyspie, osobiście padłem ze śmiechu. Przypomina mi to chociażby wjazd Luffy'ego z Marineford, czyli wbicie w totalnie losowym i niespodziewanym momencie. Najlepszą tego częścią są oczywiście reakcje wszystkich postaci, od słomianych po samą Big Mom. Nawet randomy od Kaido pomyliły Momonosuke ze swoim szefem i wielkie zdziwienie, skąd nagle pojawił się drugi smok na polu bitwy. Yamato w trakcie toku walki z Kaido stworzyła swego rodzaju klona lub zbroję. Niestety dokładnie nie wiadomo do końca co to była za technika, ale sam Kaido zwrócił uwagę, iż jego córka przeszła do defensywy, co może sugerować, iż Yamato jedzie już na limitach swoich sił. Jednakże Yamato nadal w stanie go trafić i zadać pewne obrażenia, tylko jak większość ataków do tej pory w tej bitwie, na samym smoku nie zrobiło to większego wrażenia. Idąc dalej dostajemy Kaido zarzucającego Yamato, że zaczyna walczyć jak żołnierz Wano i nie ucieknie od swojego dziedzictwa oraz przeznaczenia. Ona wciąż jest jego dzieckiem i wszyscy w niej będą widzieć potomka potwora, który najechał i zniewolił kraj samurajów. Jednak jak sama stwierdziła, ma to po prostu gdzieś i po prostu niczym oddech chce wywolić ten kraj oraz otworzyć go na świat. Kaido również zarzuca jej, że zawsze była sama i w izolacji na Onigashimie. Jednakże ona odpiera, iż to nieprawda i posiadała w przeszłości przyjaciół. Na co jej ojciec odpiera, że wszyscy poumierali. Ktokolwiek jej pomógł, nawet przeciętny strażnik, kończył źle. Co możemy zobaczyć w krótkich retrosach z dzieciństwa Yamato. Kolejna dostajemy monolog Kaido o samej rasie ludzkiej i mówi to jakby go ludzie dotkliwie w przeszłości zranili. Może tu chodzi o ludzi, którzy zabili matkę Yamato w przeszłości lub o załogę Roxa, na której się zawiódł. Tego niestety nie wiemy i musimy czekać na więcej informacji w tym temacie. Dlatego również można odnieść wrażenie, że Smok nie chce, by jego córka popełniła podobne błędy co on i wszystko wypowiada w wielkim szale. Serio, ten kadr z wściekłym Kaido jest genialny, idealnie oddaje furię tego potwora. Wspomniana zostaje również w tym przypadku rasa Oni, czyli rasa starożytnych gigantów. Przynajmniej tak mówi Wikipedia, jeżeli się tu pomyliłem, to mnie poprawcie w komentarzach. Cóż, fanowska teoria okazała się po części prawdą, gdyż pewna część fanów obstawia, iż Kaido jest smokiem z owocem Oni, a tymczasem jest na odwrót. Ale jeszcze co do słów Kaido, to podkreślę on tutaj siłę swojej rasy i patrząc na jego samego, stwierdzam, że jego rasa ma nieprawdopodobny potencjał ofensywny. Gdy powracamy już do akcji na samym dachu z udziałem Luffy'ego, widzimy już Yamato w formie ludzkiej. Prawdopodobnie wyłączyła hybrydę ze względu na duże zmęczenie walką, co już wcześniej wskazywało trochę bardziej defensywne podejście Yamato do walki. Przy okazji widzimy Momo, który zaraz po usłyszeniu o Kaido otworzył oczy, co świadczy o dalszym rozwoju jego postaci i stawia on powoli czoła swoim lękom. Chwilę potem dostajemy combo Yamato i Luffy'ego w G4, a dokładniej we Snake Manie. Przepiękny podwójny atak. Kaido kolejny raz obrywa i nadal nie widać końca walki z nim. Prawdziwy potwór. Natomiast bardzo spodobało mi się przejście Luffy'ego do trybu czwartego, a potem do formy bazowej. Dzięki temu odpowiednio gospodaruje swoimi siłami. Liczę na więcej przeskoków między trybami w trakcie już chyba finałowej walki z Królem Bestii. To może być nawet klucz do jego pokonania. Luffy już
chyba kolejne szanse mieć nie będzie, więc odpowiednie gospodarowanie siłami ma tutaj olbrzymie znaczenie. Mamy także Yamato cieszącą się na powrót Luffy'ego i spotkanie dwóch smoków. Sam Kaido jest zawiedziony, że Luffy żyje i zastanawia się, kim jest ten drugi smok. Obaj panowie, mówiąc kim zostaną, dostają epicki dialog. Serio, aż się podjarałem. Poza tym spełniło się marzenie wielu osób, czyli Luffy latający na głowie wielkiego smoka. Ciekawostka, spotkanie dwóch smoków nawiązuje do dzieła sztuki świątyni Henin w Kyoto. Nie wiem, czy to dobrze wypowiedziałem, więc jak coś to mnie poprawcie. Do którego Oda sam się kiedyś udał, zbierając notatki do pomysłów arku w Wano. Sam Kaido jednak stwierdza, że ten świat nie potrzebuje dwóch smoków, czym w zasadzie kończymy rozdział. I prawdopodobnie w przyszłym rozdziale zobaczymy, do czego zdolny jest Momo i co dało postarzenie jego osoby oraz w jaki sposób będzie współpracował z Luffym. Rozdział moim zdaniem dość przejściowy, a zarazem nie zabrakło dobrej komedii, informacji i intensywnej walki. Choć przyznam, że Oda mógłby mniej kadrów poświęcić na smoka przewijającego się przez kolejne piętra. Na plus na pewno to, że autor nie oszczędza Yamato, w przeciwieństwie do innych żeńskich postaci, takich jak Nami. Czuć, że wchodzimy powoli w endgame bitwy i każda z ważniejszych postaci ma lub miała już swojego przeciwnika. Wspomnę jeszcze tylko o tym, że Yamato i Kaido mimo wielu linii dialogowych to naprawdę się nawalają i widać wyraźną zaciętość ich walki. Więc jak na przejściowy rozdział, to finalna ocena wyniesie 7 na 10. Także ja byłem Kapelusznik, zostawcie łapkę w górę, w dół lub w bok, zależnie jak wam się podobało i do zobaczenia w innych materiałach.